Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj arenę i wybierzemy sobie Uthera, bo dawno go w sumie nie było. Mam taką chętkę na tego Uthera. Pan śmierci, argentowa kopia i werbunek. No werbunek jest tutaj obvious pickiem, można by rzec. Dobra, drakanin. No, na paladynie są jakieś buffy, więc spróbujemy z tym drakaninem. Pieczęć światłości, przywrócił 4 punkty. Tutaj krab 1-4. A tu jakaś kontra na bronie. Lub drugoturowy dropik. Krasnolud z czarnorytychem jest bardzo fajną kreaturką, ale Murloc rycerz, no... Jeśli szybko go nie zabijemy, to może bardzo ładnie podziałać i dać nam jakieś kreaturki. Całkiem fajne, więc czemu nie? Załogowy szatkownik jest na razie najlepszą kreaturą. Tu mamy ciężki wybór. O, bo strażniczka Uldamanu, no to jest po prostu mega karta. Zarówno defensywna, jak i ofensywna. Ale z drugiej strony, jakiś late game. Stawiam na strażniczkę Uldamanu, bo ona jest za dobra, żeby jej nie brać. Tutaj... 7-4 już w sumie. Znaczy nie, no, 5, dobra. Murloc może jeszcze być, ale teraz musimy się skupić na jakichś tam... early dropach lub... jakiś na late game. Zbieracz łupów, pomsta. Strażnik królów, spróbujmy. Wybuchowa owca, raczej nie. Zbieracz łupów. Wódz mroźnych wilków na paladynie całkiem fajnie się sprawdza, nawet ze zwykłym werbunkiem, więc spróbujemy. Przedziwny posąg. Może go wziąć. No, na powierniczkę tajemnic na razie nie mamy sekretów, tak? Dobra. Spróbujmy z tą zawodzącą duszą. No, i tutaj właśnie są te buffy, o których mówiłem. Pieczęć mistrzów. To jest mega. Czwórki mamy, więc weźmiemy sobie to szlachetne poświęcenie. A jakaś jedna pokora może się przydać, bo kurde, ile już mamy? 5. Dobra. A jak tak kusi, to sobie weźmiemy. Tutaj schwytany Jormungar, instant pick. Weźmiemy sobie trójeczkę, ogr mięśniak, jest bardzo fajny. Pieczęć światłości, na razie nie mamy broni, więc to może być jako swego rodzaju removal. Mamy jakiegoś mecha, załogowy szatkownik, no na razie jednego mecha, więc trochę mało, ale weźmy go sobie, bo jest jeszcze jakimś drugoturowym dropem. Kurde, no mamy za dużo, za dużo tych czwórek. Kurde, konsekracja jeszcze dochodzi. To jest taki wielki fucker, nie? Tak... Fuck you, naprawdę, nie dostaniesz innych kart. Widmowy rycerz. Jest świetny. Champion Mukli. Może się sprawdzić w sumie. Może się sprawdzić. No. Tam młodsza inżynier to tak. Trochę kiepsko. Dobra. Jakaś blokada powinna być na pewnym etapie. Tańczące miecze kontra konny Argentu. No nie chcemy dawać tego kreatur. Tu mamy jakąś pomstę.
Może tą pomstę wcisnąć? Dobra, spróbujmy z pomstą, bo jednak ten buff, no tutaj Kraken, oczywiście, mikromaszyna, potrzebujemy Irli. O, no nie, czwórek już nie bierzemy, upiorny pajęczak, trójeczka i jakaś szóstka jeszcze by się przydała, albo siódemka, a... Albo werbunek. Bo my strasznie odstajemy, jeśli chodzi o late game. Weźmy rozjemce. Weźmy rozjemce. To jest jakaś tam kontra na duże koksy, ale jak patrzę na ilość tych czwórek, to jest masakra. Bo jeśli chodzi o Irli, tak, to my mamy co? Cztery kreatury. Co to jest? No, plus jest taki, że jesteśmy paladynem, więc jeśli chodzi o jakieś kreatury za 2 punkty many, to zawsze możemy sobie dostawić kreaturkę 1 na 1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możesz dodać znajomych do listy za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu. No, dzięki, naprawdę dzięki. Mamy naszego godnego przeciwnika. I też jest to Uther. Okej. Okay. Też jest to Uther. Będę dowodzić światłością. Mamy nawet dwójkę, więc nieźle. No, tego się pozbywamy. No, polujemy na... Strażniczka Uldamanu nie jest zła, jeśli... Dobrze cię widzieć. No tak, dobrze. Jeśli przeżyją nam jakieś rekruty, to będzie spoko. Dobra, jest sekret, okej. Okay. Śluz sobie zostawiamy, tak, bo walczymy z paladynem. No właśnie. Problem jest taki, że my nie mamy żadnej broni. Nie licząc tych za jeden. No tak. To walki. Sprawdźmy, co to za sekret. Tylko jeśli to jest wskrzeszenie. To jest wskrzeszenie, to będzie słabo. Tak sobie myślę. Dobra, zagrajmy tak. Spróbujmy pozbyć się tego, ale kurde, żeby to nie było wskrzeszenie. Okej. Okay. Dobra, nie jest to wskrzeszenie, więc spoko. On ma teraz 3 punkty many. Ja troszeczkę przyciszę. I mamy drugą strażniczkę Uldamanu, więc całkiem miło. Gotowe. Czy to może być pomsta? W sumie na pomstę mamy odpowiedź. Okej. No dobra. No to jest uciążliwe, muszę przyznać. Ale nic z tym nie zrobimy. Kurde. Błąd. Trzeba było widmowego rycerza rzucić, ale okej. Okay. Teraz zagramy sobie w ten sposób. Sprowokujemy go, żeby zabił nam to Yeti. No i zobaczymy, co zagra. No
No właśnie, kurde. Okej. A pozbądźmy się tego. Pomsta. Na tego. Fuck. Niedobrze. Da, fuck. No, to lipa w sumie. Trochę lipa. Zrobimy tak. Dogramy jeszcze rekruta. No i graj. W sumie to, że on mi go zabije, to tam jest mi nawet na rękę. To już nie jest mi na rękę. Jeszcze wkurzotron. Słabo, naprawdę słabo to wygląda. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, dorzucić strażniczkę Uldamanu. No i graj. Kurde, duży błąd, naprawdę duży błąd, że wtedy tego widmowego rycerza nie zagrałem. Uła. Uła. Boli. Naprawdę boli. Bo on mi to za darmo zabił. O Jezu, jeszcze skarabeusz. Dobra. W takim razie... Dzień dobry. O... No tutaj... Słabo manę wykorzystamy. No i zaryzykujemy, no. Rzucimy tego gluta, chociaż znając moje szczęście pewnie... Pograne. Raczej pograne. Okej. Nie mam co tutaj nawet zrobić. Mogę sobie zagrać tak. Ale on mnie zabija po prostu, tak? Ja nie mam co zrobić nawet z tym Tyrionem. Nie mam co zrobić z Tyrionem, nie mam co zrobić z bronią od niego. Także... Pierwsza gra raczej w plecy. Zwycięstwo jest twoje. Także tutaj... Tutaj przejdźmy szybko do gry numer 2. No za dużo, kurde, za dużo tych czwórek mam. I to jest problem. Jakbym miał na przykład ten cały słupeczek, tak? Nie wiem, na dwójkach, trójkach jakoś rozbity. To byłoby w miarę w porządku. Ale... W innym wypadku to jest słabo. Bo on po prostu napierał. Cały czas napierał. Ale nic. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z magiem. Może będzie jakoś lepiej. Mamy trójkę nawet. Mamy jedynkę, więc nie jest aż tak tragicznie. No, czwórka standardowo. Przywitamy się. O, jakiś sekrecik na początek. No i kombinuj. On nic. No i się zastanawia, zabijać to, nie zabijać.
Zabijać. A zabijać. Czempion. Zagrajmy czempiona. Zagrajmy czempiona, żeby lepiej wykorzystać tą manę. Tu się fajnie strajdujemy. Zastanawiałem się jeszcze nad tym szlamem, tak, ale ten szlam aż tyle nam nie daje. Bo tym szlamem na przykład nie bylibyśmy w stanie zabić tego czołgu, tak? A teraz w piątej turze będziemy mogli zagrać zarówno szlam, jak i pajęczy czołg. Więc jest to nam na rękę. Mamy fajną kreaturkę na stole. Od stronników jesteśmy bronieni przez szlachetne poświęcenie. No, tak średnio na jeża bym powiedział. Awaryjne chłodziwo. No dobra, niech będzie. My tutaj sobie dorzucimy dwa mechy. I niech kombinuje. I niech kombinuje. Wiedza to potęga, a ja wiem sporo. No dobra. No i co? Pocisk lodu. No niech będzie. Niech będzie pocisk lodu. My się tutaj w dalszym ciągu wysypujemy z kreatur. O. I teraz tak. Jak to zabijać? Spróbujmy tak. Chociaż to jest błędne też, bo jeśli on go jakoś uleczy, będzie słabo, a co gorsza... polimorf. No, to to jest takie nieciekawe zagranko z jego strony. No, on mi to spinguje. No i błąd, że zaatakował. Błąd, że zaatakował. Po to właśnie tym pajęczym czołgiem wcześniej zbiliśmy mu te 3 punkty zdrowia, żeby rozbił się o naszego obrońcę. O, dokładnie obrońca. 7 tura. Flamestrike aż tak bardzo nie boli. Starszy krzyżowiec już bardziej. A co gorsza, jeśli go zabijemy naszym Jormungarem. Serio? Też nie no, w takiej sytuacji to go olejemy, co może być błędem. A dorzucimy Murloka. Hero Power. I zamrozimy sobie tą koleżankę. No i atak w twarz. No to, co teraz zrobiłem... Przygotujcie się na oddanie. Da fuck, co to było? No dobra, w takim razie... Hero Power. Czekam na rozkaz. No dobierzmy tutaj jakąś kartę. O, to jest nawet niezłe. No to masz. Jakaś gladiatorka tutaj wejdzie. Do walki. Tutaj atak, tutaj atak, plus pieczęć, to zabijamy i to zabijamy. No,
Mam nadzieję, że nie dobrał tego Flamestrike'a. No, no jak dobrał, to lipa, nie? Ale w innym przypadku... Może być nawet ciekawie. Szlamior duchobieżca w ogóle. Dobierz kartę za każdym razem. O fuck, co on mi teraz zrobi? No pięknie. Pięknie, pięknie. Co on chce mi zabić teraz? No, tego. No przynajmniej dostaliśmy czempiona Mukli. Uuu. Jest i nasz Kraken. Jest i nasz Kraken. Bardzo dobry top deck. To możemy sobie spokojnie zabić i atakujemy w twarz. W kolejnej turze Mukla. Mukla zdecydowanie wchodzi do gry. A Flamestrike'a nie ma. Zamieć też już nie użyję. Płomienna lanca. 9 punktów obrażeń. Okej. Okej. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co tu się będzie działo? Tylko teraz tak. My się tego pozbędziemy. Użyjemy sobie Hero Power. No i w twarz. No i w twarz wszystkim, co mamy. No i zobaczymy, co dalej. No. Tym razem nam się udało. Także 1-1. 22 minuty. A myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. 1-1. No kurde, masa tych czwórek, ale zobaczymy, jak to tam w dalszych odcinkach pójdzie. Także moi drodzy, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale, a w szczególności dzisiaj o 19:00 zapraszam was na mój kanał, a będzie tam materiał dotyczący o turnieju. Turnieju Hearthstone'a organizowanego przez Game War Zone. Ale wszystkiego dowiecie się oglądając właśnie ten odcinek o godzinie 19:00. Także zapraszam was serdecznie. Ja się żegnam z wami. No i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!